Pora na pierwsze w sezonie loty narciarskie. Kwalifikacje na zmodernizowanej skoczni w Bad Mitterndorf wygrał Słoweniec Jurij Tepeš. W konkursie zobaczymy też Piotra Żyłę i Aleksandra Zniszczoła. Lepszym z tej dwójki na oddanym w tym roku zmodernizowanym obiekcie okazał się Aleksander Zniszczoł. 213 metrów na pierwszym treningu jest jego nowym rekordem życiowym. W kwalifikacjach też nieźle. 192,5, 11 miejsce. Jestem zadowolony z tych skoków, bo są fajne i jak widać sobie poradzić na dużym obiekcie. No, fajnie się skacze. Żyła podczas drugiej serii treningowej wylądował na 211 metrze. W kwalifikacjach już tak daleko nie było, tylko 187 i 12 lokata tuż za Zniszczołem. Wyleciałem wysoko, a resztę stało na dół. Kwalifikację wygrał Jurij Tepeš. Słoweniec poszybował 207 metrów. Bohaterem dnia został jednak Severin Freund. Niemiec, który w kwalifikacjach nie skakał, na treningu osiągnął aż 237,5 metra. To pierwszy rekord przebudowanej skoczni. 22 metry dalej od dotychczasowego rekordu Gregora Schlierenzauera z 2009 roku. Czas na pierwsze loty narciarskie w tym sezonie. Kwalifikacje do jutrzejszego konkursu na zmodernizowanej skoczni w Bad Mitterndorf wygrał Jurij Tepeš. W pierwszej serii zobaczymy także Piotra Żyłę i Aleksandra Zniszczoła. Lepszym z tej dwójki okazał się Zniszczoł. 213 metrów na pierwszym treningu jest jego nowym rekordem życiowym. W kwalifikacjach też nieźle. 192,5 i 11 miejsce. Jestem zadowolony z tych skoków, bo są fajne i jak widać sobie poradzić na dużym obiekcie. No, fajnie się skacze, można polatać, jest zabawa taka, nie do opisania. Żyła podczas drugiej serii treningowej wylądował na 211 metrze. W kwalifikacjach już tak daleko nie było, tylko 187 i 12 lokata tuż za Zniszczołem. Wyleciałem wysoko, a resztę stało na dół. Wprawdzie kwalifikacje wygrał Jurij Tepeš, jednak bohaterem dnia został Severin Freund. Niemiec, który postanowił opuścić kwalifikacje, na treningu osiągnął aż 237,5 metra, co jest pierwszym rekordem przebudowanego obiektu. O 22 metry poprawił stary wynik Gregora Schlierenzauera z 2009 roku.